I razem z panem Franciszkiem Bocheńskim wyruszamy w podróż na Bliski Wschód z kolejną próbą zrozumienia tego, co tam się dzieje. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam wszystkich. Ostatnio w okresie świątecznym, a i troszkę wcześniej, jakoś w mediach panuje cisza, co mogłoby się wydawać, że na Bliskim Wschodzie zapanował pokój. Minister obrony rosyjski ogłosił ostatnio, że Syria została całkowicie oczyszczona z państwa islamskiego. Natomiast faktem jest, że Rosja dalej bombarduje tereny syryjskie, konkretnie Dar es zaur Jak twierdzi, niedobitki państwa islamskiego. Fakt jest taki, że państwo islamskie straciło. Swoje dwa najsilniejsze ośrodki, to znaczy Mosul w Iraku i rakę w Syrii. Walkę podjęły różne siły. Między innymi zginęło mnóstwo ludzi w jednym i drugim miejscu i to w większości cywilów. Walkę podjęły zarówno Stany Zjednoczone, jak Kurdowie, jak i, i Rosja. Jako sojusznik wojsk reżimowych El-Asada. Jak podaje statystyka, w poprzednim ataku, który rozpoczął walkę o Rakkę i był przeprowadzony przez Stany Zjednoczone i Kurdów, zginęło według różnych obliczeń od 1000 do 1500 osób cywilnych. Dokładniejsze statystyki mamy, i, i to już y, walka już dawno była zakończona, jeśli chodzi o bitwę o Mosul, gdzie oblicza się liczbę ofiar od 5 do 8 tysięcy, aż. Zawałoby się, że jest spokój. Spokoju nie ma. Mało tego, cały Bliski Wschód zaczyna się ruszać. Bo. Y, bo na, no, podam podam y, kilka przykładów. Pierwsze to jest decyzja Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela, co oczywiście spowodowało powo już dużą reakcję ze strony Hamasu i w ogóle, w ogóle Palestyńczyków możliwa jest nowa intifada. Następnie y Był, nastąpił atak na meczet Wrauda, na Synaju, meczet suficki, jak podają różne źródła, podobno nie dokonało tego państwo islamskie. Natomiast wiadomo jest, że ten zamach dokonał tak zwany wilayat z Synej, czyli prowincja Synaju, która oficjalnie uznaje zwierzchnictwo kalifa państwa islamskiego. W odwecie w Odwecie rząd Sisiego jeszcze nasilił, już dotychczas bardzo silne, represje na środowiskach muzułmańskich, szczególnie jeśli chodzi o braci muzułmańskich. Wiadomo, co, co, co jak zniszczył legalnie, legalnie wybrany poprzedni, poprzedni rząd i jaka jest obecnie, obecnie Egipt ogłosił, że. Dokonał wyroku śmierci na kilkunastu kilkunastu fanatykach z państwa islamskiego. To znaczy konkretnie, konkretnie chodzi o ten Wileat ten Synej Synaj jest bombardowany przez lotnictwo egipskie. Jak wspomniałem, Rosja bombarduje rejon syryjski. Walki trwają. Co więcej, Nikt nie, nie zdaje sobie sprawy, co następuje po tak zwanym wyzwoleniu terenów zajmowanych przez państwo islamskie. Tak jak to było w Mosulu, a obecnie dzieje się w Rakce, tam wkraczają wojska reżimowe popierane przez różne oddziały milicji szyickiej, które tak z jednej, jak i z drugiej strony. Pragną się zemścić za te okrutne zbrodnie, które dokonywało na nich państwo islamskie. W związku z tym, tak jak było na przykład w Mosulu, te bandy, bandy, ja nazwę bandy, ale to oficjalne oddziały, ochotnicze oddziały szyickie, syry chodzą od domu do domu i strzelają, gdzie popadnie. Dzieją się rzeczy okrutne. Tak jak wspomniałem. Statystyki obliczają, że od 5 do 8 tysięcy cywilów zginęło, zginęło w Mosulu. Według danych Unii Europejskiej w wojnie syryjskiej, która trwa już 6 lat, od 2011 roku, zginęło 340 tysięcy. To są statystyki. Ale możemy sobie wyobrazić, co tam się dzieje. I to, Zaczyna się dziać gdzie indziej. W tej chwili oficjalna agencja, znaczy agencja oficjalnego rządu syryjskiego, Asada, podaje, że tysiące, tysiące byłych wojowników państwa islamskiego uciekają do Egiptu i do Afryki Północnej. Równocześnie pojawiły się apele, Niby wystosowane przez kalifa Abu Bekra al-Baghdadiego, to znaczy pana Ibrahima al awada bo tak się naprawdę nazywa. Podobno on zginął. To już Te wiadomości powtarzane są, są od, od przeszło roku. Nie wiadomo. W każdym razie został wydany rozkaz przez dowództwo państwa islamskiego, aby bojownicy państwa islamskiego. Kierowali się do Egiptu i do, na tereny Afryki Północnej, w tym że mają zlecenie opano, yy, yy, osiedlenia się, to znaczy opanowania pewnych terenów libijskich i stamtąd ekspansję na sąsiednie kraje. Czym są sąsiednie kraje? To jest Czad, to jest yy, yy, Sudan. Yy, to jest Niger, to jest Mali, czyli to są tak zwane kraje Sahelu w większości, to są kraje szalenie biedne. Gdy tam zacznie się, zacznie się wojna, czyli po prostu szczelanina będą bałagan, czy rządy tych krajów sobie nie, nie poradzą, przypuszczalnie do tego dołączą się inne państwa. Obce, tak jak, jak to ma miejsce w tej chwili w Syrii, gdzie, gdzie wszyscy walczą ze wszystkimi, gdzie zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja, jak i Turcja, jak i Francja, po kolei wszystkie państwa zaczynają bombardować, bombard, bombardowały Syrię. Teraz, co, co nastąpi, jeśli ten plan państwa islamskiego zostanie zrealizowany? Nastąpi nowy, potężny ekskodus. Tak zwanych uchodźców. I to będzie wielki problem dla Europy. Pewne środowiska w Unii Europejskiej zdają sobie z tego sprawę, starają się przygotować, ale, tak jak widzimy na poprzednich przykładach, bardzo wątpię, czy, czy zdołają temu, temu zapobiec. W każdym razie, tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo skomplikowana i wcale się nie kończy, jakby się mogło wydawać. Jeszcze chcę, chcę coś powiedzieć. Ostatnio, ostatnio y, y, Turcja ogłosiła, to znaczy konkretnie prezydent turecki, powiedział, że y, Bashar Assad to jest największy terrorysta i on sobie nie wyobraża syrii powojennej z Asadem. Czyli za, jest możliwość walki, nie, może nawet nieoficjalnej, tylko faktycznej, między wojskami tureckimi, a wojskiem reżimowym Asada. Jakie są jeszcze inne wydarzenia? Innym wydarzeniem, oprócz wspomnianych w tej poprzednio przeze mnie deklaracji Trumpa o stolicy Izraela w Jerozolimie, to nie mam w tej chwili czasu na omówienie, bo to jest bardzo ciekawy temat, dlaczego Jerozolima jest tak ważna dla muzułmanów, jak i dla dla Żydów ogólnie, a konkretnie dla państwa Izrael. Drugą taką sprawą też jest sytuacja w Jemenie. O tym wspomniałem w poprzedniej audycji. Powiedziałem, że Jemen daleko od Polski, mało kto na to zwraca uwagę. Tam jest sytuacja najgorsza, można powiedzieć. Tysiące ludzi ginie, do tego jest szalona bieda. Epidemię cholery. Ostatnio 4 grudnia został zabity prezydent, były prezydent Jemenu Ali Abdullah Saleh. Informacje są różne. Jedni mówią, że zabiły go oddziały Houthi, to znaczy konkretnie organizacja Ansar Allah, z Sojusznicy Boga o organizacja o kierunku religijnym szyicko, odłamu Zajdyci Szyickiego. Wspierana po, po, podobno, ale i, i chyba, chyba prawdopodobnie chciałem powiedzieć, przez Iran. Natomiast inne źródła mówią, że zginął w ataku ze strony lotnictwa amerykańskiego. Przypuszczalnie przypuszczalnie Zabili go Houthi, bo jego śmierć nastąpiła kilka dni po tym, jak zawarł tajny układ ze Stanami Zjednoczonymi przeciw, do tych, do, y, przeciw y, tym oddziałom Houthi, które zajęły Sanę, których on był poprzednio sojusznikiem. A Jemen jest ważnym strategicznie miejscem, a jeśli ważnym to dla kogo? Ważnym jest ze względu na, na porty, to znaczy Aden i Hodeida. Hodeida zresztą już zdobyta przez Hut też jest ważnym punktem strategicznym rejonu, bo tam jest Babel-Mandeb i tam idą trasy transportu naftowego. Ale tutaj, tutaj sprawa, w mojej ocenie, wiąże się z kwestią, kwestią próby, próby, zresztą coraz bardziej udanej, skonfliktowania Iranu z Arabią Saudyjską. W tej chwili Iran jest najbardziej, naj, największym zagrożeniem dla Izraela. Arabski ruch narodowy praktycznie się zakończył. Nie ma zagro Zagrożenie jest ze strony Hisbollahu w, w Libanie, bardzo dobrze zorganizowanej organizacji, nie tylko bojowo, ale także administracyjnie i cieszącej się dużym poparciem, ale wspieranego przez Iran. W tym momencie, jak Iran wspiera Hutik, to jest w interesie, tak w mojej ocenie, no nie wiem, bo nie jestem politologiem, ale jest w każdym razie w interesie, Stanów Zjednoczonych, aby Arabia Saudyjska atakowała tych szyitów. Co może wywołać, co być może wywoła reakcję ze strony Iranu, choć nie przypuszczam. Bo... A gdybyśmy tak spróbowali powiedzieć, sojusze? Ameryka, Amerika, Arabia Saudyjska, Turcja to, to są te państwa sojusznicze w regionie? Trudno powiedzieć, bo. Sojusz, sojusz oficjalny nie istnieje. Faktem jest, faktem jest, że Arabia Saudyjska realizuje politykę prowadzoną przez Stany Zjednoczone. To jest fakt. I właściwie tak jak na terenie Jemenu, to może nierównocześnie, ale w każdym razie, zarówno uczestniczy lotnictwo w bombardowaniach, lotnictwo e, Arabii Saudyjskiej. Jak i Stanów Zjednoczonych. Z tym, że na przykład Stany Zjednoczone zaczęły stosować y, jako nową broń drony. Czyli z, z, zdalnie kierowane samoloty, e, samoloty bez, bez załogi. I to jeszcze jeszcze żołnierze ci prowadzący nie mają dużej wprawy, i to się skończyło tym, że, że mnóstwo cywiliz zginęło. I, I to jest Według mnie jest jedno z większych niebezpieczeństw, tego, co się może zacząć, to znaczy stosowanie tej, tej nowej broni. Czyli... A jeśli chodzi o Turcję, to, to, to trudno powiedzieć, czy istnieje sojusz. To są wszystko zależnie od momentu i od celu. Na przykład, można powiedzieć, że był sojusz. Walki z państwem islamskim, w której uczestniczyły wszystkie strony, w sumie. Ale tego sojuszu praktycznie nie było. Jak podała ostatnio BBC, że przed, przed atakiem na Rakkę Amerykanie zawarli tajny układ z państwem islamskim, dzięki któremu Ponad 4 tysiące bojowników państwa islamskiego opuściło Rakkę, udając się na północne tereny Iraku z bronią, z pieniędzmi, ze wszystkim. Nie wiem, ile w, ty, w tej wiadomości jest prawdy, ale w każdym razie to wskazuje, i inne, inne działania wskazują na to, że te sojusze są sojuszami okresowymi, ale faktycznie, faktycznie sprawa wygląda w ten sposób że Rosja dąży do utrzymania rządów Asada, czyli jeśli to nastąpi, to dalej będzie istnieć zagrożenie bezpośredniej pomocy przez terytorium Syrię, Syrii dla Hezbollahów w Libanie i nie ustanie olbrzymie zagrożenie dla Izraela. To jest cel Rosji. Cel, celem Rosji jest Utrzymanie rządu, aby utrzymać swój ostatni bastion wpływów na Bliskim Wschodzie. Natomiast Stany Zjednoczone dążą do obalenia rządu Asada no i, tak. I, niedopuszczenia, niedopusz... i zlikwidowania ostatniego przyczółku wpływów rosyjskich. I wygląda na to, że tak to wszystko będzie się toczyć w 2018 roku, w którym ten konflikt, raz opisywany, raz nieopisywany przez media, będzie nadal trwał. W mojej opinii tak, niestety. Mało tego, w związku z, z utratą tej bazy, gdzie, gdzie państwo islamskie w Syrii i w Iraku, no szalało po prostu, dokonywało mordów masowych i zdobywało coraz większe tereny. W związku z tym, jeśli rzeczywiście takie, to ja, ja czytałem w, w, w wiadomościach z państwa islamskiego, ten, ten rozkaz udania się do Libii stamtąd atakowania, jeśli to nastąpi, to sytuacja się jeszcze bardziej zaogni niż jest dotychczas. A czy sytuację w Europie wokół rozmaitych meczetów, Pan nadal obserwuje, co tu się dzieje? W tej, w tej chwili był okres świąteczny, więc trudno powiedzieć, ale tak jak, jak to znaczy jak, jak to widzę te służby specjalne państw europejskich nie. Nie ma, mają, mają wiadomości, mają, ale tych, tych szejków, to znaczy imamów w, w, w różnych meczetach, w, w, w różnych opanowanych przez muzułmanów, dzielnicach miast europejskich jest tak dużo i właściwie trudno im według o, tego prawa europejskiego trudno, trudno ich, ich aresztować czy coś, jak, jak się coraz częściej się okazuje. To służby specjalne, czy tam Wielkiej Brytanii, czy Niemiec, czy innych państw miały namierzonych tych terrorystów, a jednak ten zamach został dokonany. A na zakończenie pytanie, czy ktoś do tych złóż gazów, który jest u wybrzeża Syrii, też u wybrzeża Libanu, czy ktoś już tam, już ma nad nimi kontrolę? Trudno mi powiedzieć w tej chwili, bo, bo to, to się ciąg, ciągle się w tej chwili ciągle jest, jest, przewala się, ale w każdym razie ta, ten transport nielegalny ropy dalej istnieje. I o tym, ciąg dalszy tej historii nastąpi, Franciszek Bochański na pewno będzie wracał w 2018 roku do naszego studia, przynajmniej na pewno. Czyli mam taką nadzieję. Bardzo... Ja, ja powiem inshallah, czyli jak, jak Bóg pozwoli, ale przypuszczam, bo w tej chwili był okres świąteczny, a jeszcze do tego mi się popsuł, popsuł mi się laptop, że się zajmę z źródłowym dojściem do. Do informacji. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Na zegarze punktualnie godzina ósma.